Dobry wieczór. Chciałem przede wszystkim rozpocząć gratulacjami dla zespołu za ten punkt, bo naprawdę dwa bardzo trudne mecze za nami, jeżeli chodzi o taką sferę mentalną przede wszystkim i ciężar gatunkowy, bo nie jest łatwo grać w półfinale Pucharu Polski na Pogoni i o ligowe punkty na Łazienkowskiej też w takim momencie. Biorąc też jeszcze pod uwagę, że przegrywaliśmy do przerwy 1-0, to no nie jest łatwo tutaj wrócić do spotkania, ale no zespół wierzył do końca, że możemy tutaj zapunktować, walczył i naprawdę w trudnym momencie pokazał ten charakter, o którym często rozmawiamy, i tą mentalność. Za to im bardzo dziękuję i gratuluję. I również no, szczególne podziękowanie tutaj dla kibiców, którzy no, fantastycznie dzisiaj nas wspierali, nie tylko jeżeli chodzi o ilość ludzi, która tu się dzisiaj pojawiła w Warszawie, ale też no, ten doping i to wsparcie było czuć. Nie było im oczywiście się łatwo, bo przewaga gospodarzy liczebnościowa była bardzo duża, ale no, wspierali nas bardzo mocno cały mecz. Z tego też miejsca bardzo dziękuję. Tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Czy są pytania? To proszę bardzo, Roman. Wszyscy wymęczeni już, nie? Roman Kołtyk, Karta Futbolu. Trenerze, dzisiaj Jagiellonia w drugiej połowie przyjęła inicjatywę i tak popatrzyłem na wyniki biegania. Legia biegała niewiele miejsc w spotkaniu. Natomiast Jagiellonia dzisiaj 110 km wśród 7 piłkarzy, którzy mieli najwięcej jakby przebiegniętych kilometrów. Nie wiem, jak to jest wreszcie, ale z kimś z Jagiellonia. Czyli zespół jest absolutnie dobrze przygotowany fizycznie, mimo tego spotkania w Szczecinie był w stanie dyktować warunki gry w drugiej części przy niekorzystnym wyniku. No zgadza się, na pewno z tego się należy cieszyć, bo wiadomo, że zawsze przyjmuje się narrację i na zewnątrz i w zespole, że te mecze w tygodniu one nie mają wpływu, na pewno jakiś ślad zostawiają, jeszcze tak wymagające, intensywne, jak są zawsze z Pogonią, jeszcze o taką stawkę, jeszcze z dogrywką. Więc no zdawaliśmy sobie sprawę, że gdzieś ten mecz będzie w nas, ale no chcieliśmy tutaj maksymalnie dobrze mentalnie też podejść i wierzyć w to, że też fizycznie jesteśmy w stanie nawiązać tutaj rywalizację i się temu przeciwstawić. Cieszę się, że szczególnie tutaj w drugiej połowie wyszło to, że tej siły nam nie brakło, i tutaj wielkie brawa i podziękowania i gratulacje za pracę całego sztabu przez ten okres, całego sztabu medycznego, fizjoterapeutów, trenerów przygotowania motorycznego, bo często się mówi o tej pracy takiej analitycznej, taktycznej, ale to są też ludzie, którzy w cieniu często pracują, a w takich momentach ich praca jest często najważniejsza. Poświęcili naprawdę dużo, żeby zespół optymalnie przygotować. Z punktu widzenia fizycznego jedno, ale też naprawdę bardzo cieszę się, że mentalnie byliśmy w tym meczu, bo mówię, nie jest łatwo w takim momencie przyjmować inicjatywę, ale do końca wierzyliśmy w to, że możemy tutaj zapunktować. Przejęliśmy w drugiej połowie kontrolę nad tym spotkaniem i finalnie to nas nagrodziło bramką, z której się cieszymy oczywiście i wychodzimy z Warszawy punkt. Trenerze, jeszcze jedno krótkie pytanie. To jak dużo waży ten punkt tutaj na Łazienkowskiej w kontekście rywalizacji o Mistrzostwo Polski? Versus Legia, ale versus też inne kluby przy tej szalonej lidze. Myślę, że no sama tabela pokazuje, że przede wszystkim ten punkt utrzymał nam dystans między nami a Legią i też dał nam przewagę w bezpośrednim starciach, jeżeli chodzi o rezultat. Ale ile to waży, to tak naprawdę dowiemy się na koniec maja i wtedy będziemy wiedzieć, czy ten punkt waży, czy nie waży. Dzisiaj oczywiście się cieszymy przede wszystkim z perspektywy tego, że odrobiliśmy straty i przegrywając wywozimy punkt i z tego najbardziej się cieszymy. Teraz też będzie trochę czasu na regenerację, bo za nami ten ciężki tydzień. Chłopaki trochę odpoczną i wrócimy do pracy, żeby jak najlepiej przygotować się do meczu z Krakowem. Ja, trenerze, jeszcze a propos tego dopytam. 7 punktów nad Rakowem, 7 nad Legią, 8 nad Pogonią. To już jest wyścig tylko 3 zespołów, czyli Jagiellonii, Lecha i Śląska Wrocław? Myślę, że
my przede wszystkim musimy się skupić na swoich spotkaniach i wygrywać swoje mecze i to jest najważniejsze, żebyśmy punktowali, bo dzisiaj to się wydaje, że to jest dużo, ale czasami jedna, dwie kolejki powoduje, że zmienia się sytuacja i też ciśnienie inne jest, jak z 7 punktów się robi 3 na przykład, więc no my musimy być cały czas skupieni, patrzeć na każdy kolejny mecz i nie zmieniać swojego podejścia. Dzisiaj jesteśmy po meczu z Legią, odpoczniemy i maksymalnie skupiamy się na przygotowaniach do meczu z Krakowią u siebie, żeby wygrać i po meczu z Krakowią będziemy myśleć dalej. Czy macie jeszcze Państwo pytania? Dziękujemy bardzo za nam drugą część konferencji. Dziękuję bardzo.